Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie w kolejną, nową już grę na moim kanale, a mianowicie Stupid Raft Battle Simulator, czyli coś jakby połączenie Tapsa, czyli Totally Accurate Battle Simulator, co widać po samej nazwie, z, szczerze powiedziawszy, te ludziki przypominają mi troszeczkę Gang Beasts. Mogliście oczywiście też to widzieć u mnie na kanale, chyba z Irealem bodajże. Nagrywaliśmy tę giereczkę i jest to gra we wczesnym oczywiście dostępie, jest ona we wczesnej fazie tworzenia, także nie ma niestety dużo treści, aczkolwiek to co jest wystarczy, żeby wam grę pokazać i tak myślę, że gra ma też potencjał. No, myślę, że każda gra w podobnym tym stylu, jeżeli ma jakąś swoją jeszcze oryginalną zawartość, ma jakiś tam potencjał, no tylko pytanie, czy ten potencjał wykorzysta. O co chodzi w tej grze? Jest to symulator walki, tak jak Totally Accurate Battle Simulator. Te ludziki są właśnie, tak jak powiedziałem, bardziej podobne jednak do Gang Beasts. Takie okrągłe, takie kurcze, które mają się właśnie powyniszczać, takie głupie, takie, no takie, taki głupi wyraz twarzy, chociaż nie, no ten wygląda bardzo poważnie, starszy pirat z brodą i z jednym okiem i z czapką kapitańską, no ale takie właśnie głupie ludki małe, które się po prostu naparzają, no to ten wygląda bardzo mądrze na pewno, który sobie w wodzie tutaj leży. No i to jest symulator walki, tylko on jest troszeczkę inny, jak widzicie, póki co na trybie offline, bo mamy tryby offline, tryby online, na trybach online niestety trudno jest z kimkolwiek zawalczyć, bo ludzie, nie wiem, wychodzą dosyć szybko, a próbowałem przed chwilą. Także na trybie offline mamy dostępny niestety tylko jeden tryb walki, czyli to są nasi przeciwnicy, a my tutaj gdzieś sobie dajemy naszych sojuszników, rozkładamy. Mamy jednostek, zaraz wam pokażę ile, więc spróbujemy sobie kilka taktyk, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o mapę, ona wygląda w ten sposób, nie jest ona za duża, to jest taka mała, jakby powiedzmy, wysepka piracka z wewnętrzną jeszcze jakąś fortyfikacją i z wewnętrznymi tutaj jakimiś, no czym, takim jeziorkiem, na którym można właśnie walczyć, czy coś w tym guście. Okej, jeszcze na początek przypomnę oczywiście, gra jest dostępna na Steamie, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, oraz oczywiście włączyć powiadomienia na kanale, bo to jest też taka fajna, ważna rzecz ostatnio. To znaczy nie fajna rzecz, ale ważna w dalszym ciągu. No okej. No i oczywiście przypomnę też, że jeszcze jestem chory, w sensie dalej gardło mi nawala. I po prostu czasem, jeżeli byłaby jakaś pauza lub po prostu bym zaczął kaszleć, to przepraszam, no ale no, nagrywam jak jestem chory i się nie mogę do końca przez to też wyleczyć. Także okej. Mamy tutaj pierwszą jednostkę, bo chodzi o to, że to są walki tak jakby piratów, więc jednostki mamy podzielone na dwie części. Najpierw mamy jednostki pływające, czyli jednostki takie, mamy trzy rodzaje bodajże, tak, mamy tratwę, którą sterują takie wielkie ryby tutaj z zębami wbitymi w tratwę. Mamy tratwy zwykłe, takie kierowane przez majtków, jak widzicie, proszę bardzo, tylko ta kamera jest troszeczkę dupna, że jak już klikniemy na jakąś postać, to na wybieranie postaci, to nie możemy sobie szybko przejść, tylko musimy znowu tab odkliknąć i dopiero się poruszamy. Na shifcie możemy się przyspieszyć oczywiście. No i mamy też zwykłe łódki, które wyglądają w ten sposób. I tak naprawdę tu jest jakiś limit, tylko ja tego limitu nigdy nie widzę. Ja nie wiem dokładnie jaki jest limit tych postaci, ale jak widzicie to mamy ile tego? Mamy 6 z przodu, 4, czyli 10, 14, 18, 20 jednostek to jest limit prawdopodobnie, z tego co można zauważyć, i prawdopodobnie 20 jednostek ludzkich, bo tutaj w sumie jest coś 20 napisane, 20 jednostek ludzkich to także jest limit. Także ja zrobię, myślę, na początku taką podstawową taktykę, weźmiemy sobie strzelców pistoletowych i strzelców na dobrą sprawę tych łuczników po prostu. I spróbujemy zawalczyć z tą armią, także zrobimy tak. Pistoletów, pistoletów, pistoletów. Na pewno pistolero trzeba z przodu ustawić, co by oni tutaj, moim zdaniem, no, przydadzą się z przodu. Za nimi na przykład jakichś łuczników. Proszę bardzo. Tylko nie wiem, czy te wszystkie tratwy nam się przydadzą tak naprawdę przez to. Teraz tak. Jeszcze tutaj gdzieś z tyłu jakichś pistoletowów ustawimy.
Proszę bardzo, pyk, 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 pyk. Już nie mam więcej. I teraz pyk, pyk. No i widzicie, ja mogę zostawić takie puste w sumie te tratwy. One sobie będą chyba tylko pływać. Nie wiem, czym się różnią też, póki co, te tratwy, na których powiedzmy mamy ryby, czy one mogą, nie wiem, czy one raczej jakoś szarżują, czy czym one się różnią od zwykłych tratw z majtkami, którzy tutaj sterują tymi tratwami. Nie mam pojęcia, czym to się różni, ale za chwilę sobie pewnie zobaczymy. Nie, 20 jednostek dałem już. Czy ja już mogę ten zakończyć przygotowania, czy jeszcze mogę coś wrzucić? Nie, już, to jest koniec, proszę państwa. Zaczynamy bitwę w takim razie. Bitwa na morzu, bitwa na jeziorku. Czy wygrają niebiescy, czy czerwoni? To jest fajny ten efekt animacji takiej jakby... O Jezu, gdzie mi kamera odleciała? Jest taki fajny efekt, kiedy po prostu umiera jeden z tych ziomków. I no, jak każdy umiera i taki duszek leci, widzicie? Fajnie to wygląda, naprawdę. O Jezu, ta kamera się zacina przy walce. Nie wiem, dlaczego kamera przy walce się zacina. Najlepiej zostawić stałą chyba. No i wygraliśmy. To był easy win. Myślę, że wygraliśmy bez większych problemów, ale tak jak mówię, no ja już miałem jeden taki trening za sobą, także spodziewałem się, że w sumie powinno to wygrać. To była taka chyba dobra taktyka. Teraz pójdę, powiedzmy teraz zrobię coś, czego jeszcze nie robiłem tutaj, czyli polecimy w inne taktyki. Okej, okay, weźmy sobie na początek może łódki po prostu. Oczywiście ja mogę rozstawiać to gdziekolwiek chcę. To nie jest powiedziane, że ja muszę rozstawiać się z tymi swoimi jednostkami tutaj, w tej zatoczce. Na dobrą sprawę moglibyśmy zacząć nawet i bitwę tutaj pomiędzy tymi ziomkami. Także tak za chwilę też spróbujemy. Okej, 9 jednostek. Jeszcze jedną łódkę możemy wrzucić. Okej, klikam sobie next i teraz tak. Co mi to, co wioślarze mi dadzą więcej? Oni będą wiosłami walczyć? Nie wiem, spróbujemy. Na pewno, no zaznacz się, kolego, okej, okay. Mamy wioślarzy, no halo, wioślarz, okej, okay, dołączył się, niestety ta gra jest jeszcze do rozbudowania, tak myślę, to jest jedna z tych gier, w której w tym momencie da radę pograć, aczkolwiek myślę, że im więcej czasu minie i im więcej pracy jeszcze tutaj twórca włoży w tę grę, tym gra będzie po prostu dużo, dużo lepsza. Okej, okay, tutaj dwóch. Tutaj chciałbym jeszcze jakiegoś majtka wrzucić. Tutaj dwóch. Okej, okay, nie mamy zasięgowych gości. Ja bym chciał tu wrzucić, halo, na tę tratwę jeszcze. Na pewno. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, jak widać, to nie są, to są harpownicy. Okej. Okay. No nieźle, okej. Okay. Dobra, no rzucajcie, rzucajcie tym. Ej, no wygraliśmy tę bitwę w sumie. Powiem wam, szczerze powiedziawszy, że się nie spodziewałem, że wygramy. Myślałem, że to jakoś troszeczkę gorzej pójdzie. Okej, okay, dobra, lecimy w dalszym ciągu. Teraz tak, pokażę wam, jak to działa. Nie będziemy brali tych ziomków z harpunami, myślę, w tym momencie. Oni okazali się jednak naprawdę dobrzy być. Także okej, okay, pyk. Wrzucimy 10 jednostek tratw. Tylko wrzucimy ich po prostu, te tratwy. Wrzucimy je na takiej zasadzie, iż będą zaraz obok przeciwników. To jest ta różnica w tym momencie, która tutaj nastąpi. Niestety te tak jakby tratwy są skierowane na samym starcie od razu w stronę przeciwników, przez co nie możemy ich bardziej bokiem ustawić czy coś takiego. To niestety jest minus. Aczkolwiek, proszę bardzo, ustawimy sobie tutaj działka. I teraz patrzcie na to, co my tutaj zrobimy. Ale ich załatwimy tymi działami. Ja jestem po prostu przekonany święcie, że ich tymi działami zmieciemy z powierzchni ziemi. Proszę bardzo. Nie mogę niestety zbytnio kamerą ruszać w trakcie walki, bo jak widzieliście, ta kamera dziwnie tak przeskakuje wtedy. Niestety, przepraszam za to, ale to nie moja wina. Ja bym bardzo chciał poruszać jeszcze kamerą bardziej, ale no nie mogę po prostu. Możemy ustawić kogo? Tych wioślarzy na przykład. O, dobra, wioślarzy ustawimy obok działek. Zobaczymy, co wioślarze zrobią.
Znaczy oni, nie wiem, bo oni mają takie długie wiosła, nie? Ja nie wiem, co oni podpływają i po prostu z tych wioseł walą. Nie zauważyłem, szczerze powiedziawszy, w tamtej bitwie wpływu tych wioślarzy. Może dlatego, że ustawiłem bardzo dużą ilość tych ziomków z harpunami. Nawet nie wiem, jak ich nazwać. Harpownikami? Czy jakby to zrobić? Okej, wydaje mi się, że to by było na tyle. Także rozpoczniemy walkę. Czekajcie, jakąś kamerę lepszą sobie ustawię. Ustawię kamerę tutaj i zaczynamy walkę. Go, ready! Oh fuck! Okej. Ej, załatwił dwóch tym wiosłem. No, ale zginął, także tę bitwę niestety przegraliśmy. Okej. Go rematch. Gdzie by teraz ustawić przeciwników? Okej, spróbujemy sobie jakoś inaczej to zrobić. Naprawdę, no przepraszam was za te takie cięcia czy coś, ale no po prostu takie rychadło mnie wtedy zabiera, że to jest masakra. Ja postaram się chyba mniej mówić teraz, po prostu w trakcie nagrywania, bo naprawdę, no musiałbym co chwilę, będę musiał co chwilę przerywać prawdopodobnie. Dobra, spróbujemy tak od plecków troszeczkę wbić się. Tutaj jeszcze jakieś tratwy będziemy mogli wrzucić. Tratwy na przykład wrzucimy tutaj. Może nie będą się spodziewali tego, co my tutaj robimy. Tak, wiecie, zaatakujemy ich nagle. Nikt się nie spodziewa przecież tutaj przeciwników w tym miejscu. No okej, i teraz tak. Jeżeli chodzi o jednostki, możemy ustawić... Myślę, na tych łódkach możemy ustawić strzelców takich. Strzelcy są najlepsi. Tak stwierdziłem, strzelcy są OP. Czy to tacy z pistoletami skałkowymi, czy to łucznicy, czy to ziomkowie z harpunami. Oni są po prostu dobrzy. Także pyk, tutaj. No, nie chciałem tu trzech wrzucić. Jakby się ktoś mnie pytał, nie chciałem tutaj wrzucić trzech. Okej, witam. No patrzcie, no trudno jest nakierować tak, żeby dobrze wrzucić tego żołnierza niestety. Co jest też póki co takim minusem, ale jak mówiłem, no gra ma potencjał po prostu. To jest gra z potencjałem. Troszeczkę więcej czasu minie, troszeczkę więcej aktualizacji wejdzie. I myślę, że będzie na poziomie Tapsa czy Gang Beastsa w tym momencie. Taps przecież jak wchodził, proszę państwa, to też, no było tam parę jednostek. Był potencjał po prostu w Tapsie na początku. Ale teraz porównać sobie... Jak teraz właśnie w tym momencie Taps wygląda, a jak wyglądał kiedyś, no to niebo a ziemia po prostu. Różnica poziomów, bym tak powiedział. Okej, możemy ustawić jeszcze strzelców kilku, skoro mamy miejsce. Tylko pytanie brzmi gdzie? Tu są ziomkowie z harpunami, tutaj są ci. Tutaj nikogo nie ma. Także proszę bardzo, no strzelec. Dwóch strzelców, okej. I tutaj jeszcze, no gdzie tych strzelców mogę wrzucić jeszcze? Okej, wrzucę ich tutaj, powiedzmy, tu jeden i tu drugi. Dobra, proszę państwa, zaczynamy walkę, rumba! Okej, od góry teraz. Ci goście z harpunami, to jest po prostu elita chyba. Tak czuję, dobra, trzech gości z harpunami zginęło. Tam się strzelają ziomkowie z pistoletami, a dokładnie jeden chyba. Dobra, zginął niestety. Nasza lewa flanka zginęła całkowicie. Prawa wciąż atakuje. Prawa zwyciężyła bez problemu. Prawa wygrała po prostu bez żadnych problemów z lewą. Okej, ilu tam przeciwników zostało? A to dwóch tylko zostało chyba. Proszę państwa, tutaj dwóch. W sumie jeden, łucznik. No i przegrał. Okej, udało się. Jeszcze myślę, zrobimy jakąś jedną taktyczkę. Jeżeli jedną taktyczkę zrobimy, myślę, że to było na tyle. No trudno mi jest coś więcej pokazać, kiedy no, jest tutaj dosyć mało jednostek i mało jednostek pływających i mało jednostek strzelających, także trudno też coś więcej zrobić. Możemy to zrobić na zasadzie, czekajcie, możemy to zrobić tak, że na 5 tratewek popłyniemy i to takich, wiecie, takich jak najdalej ułożonych. Okej, na 5 i teraz tak. Ułożymy sobie na nich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na tym, przepraszam, na tym ułożymy na przykład pięciu jeszcze tych.
To znaczy nie mogę pięciu ułożyć, ułożę czterech i na tym jedno działko. Wszystkie jednostki, proszę Państwa, na pięciu tratwach. Mamy pięć jednostek, pięć tratw. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że lepiej mieć większą ilość tratw. Albo łódek. Co się dzieje? Podpływają? No oczywiście, niestety. Działka to są tacy typowi jednostrzałowcy. Także akuratnie, jeżeli używamy działka do ataku, no to jest lipa. No i jeżeli chodzi o większą ilość osób na pokładzie, to też jest lipa. Już to widzę. Tracimy dosyć szybko te jednostki. Chociaż... ci goście z harpunami! To jest game changer. Oni naprawdę sobie świetnie radzą. I wygraliśmy! Chociaż byłby remis, to wygraliśmy przez to, że gościu... nasz gościu z harpunem, nie wiem czy to widzieliście, ja to na pewno widziałem. Nasz gościu z harpunem zabił ostatniego chyba łucznika w momencie, kiedy ten łucznik wypuszczał strzałę z cięciwy. I ta strzała zabiła jeszcze naszego gościa z harpunem, ale to już było po fakcie. Wygraliśmy. Nie była to najlepsza taktyka, ale myślę, że wy możecie wymyśleć coś lepszego. Także jeżeli macie swoje taktyki, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Jeszcze tutaj jedna rzecz, o której miałem powiedzieć, a teraz sobie przypomniałem. Jest fajna animacja właśnie tego, że jak wlecimy kamerą sobie do wody, nie? Możemy sobie pod wodą chwilę pochodzić tą kamerą i jak wrócimy, to mamy te krople, tak jakby jeszcze ta woda osadzona na kamerze. Także to jest ciekawa opcja. No i ci goście też coś tam krzyczą w trakcie walki. A tutaj w ogóle jakieś chyba jeszcze... plemienne te, ale to nie wiem, to oni tutaj chyba mieszkają, to nie ja tutaj mieszkam, także ja się nie będę wypowiadał na temat ich mieszkań. Także, jeżeli odcinek Wam się spodobał, jeżeli gra Wam się spodobała, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, zostawić oczywiście włączone powiadomienia na kanale. Ja jeszcze raz też dziękuję za oglądanie i przepraszam za moje gardło i za te takie cięcia, no ale... no niestety, no albo mogę nagrywać i mieć problemy z gardłem, albo nie nagrywać i też mieć problemy z gardłem. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!